Dzień dobry wszystkim zainteresowanym kartami, którzy chcieliby jeszcze zobaczyć coś ciekawego. To mam przed sobą taką talię numerologii. Bardzo mnie ona zainteresowała, bo numery właściwie towarzyszą nam w całym naszym życiu, cały czas. W związku z tym postanowiłam sprawdzić. Są to karty pracy z numerami, tak jak już wcześniej powiedziałam. W związku z tym, że się zajmuję planem duszy i numerologią, bo to jest numerologia Mojżesza, tak zwana. W związku z tym postanowiłam zobaczyć tą talię. Obejrzałam taką krótką recenzję, która mówiła o tym, że jest to zestaw kart wraz z książką. To takie są karty wyroczni, takiej pomocy dla siebie samego i też porady. Także zobaczmy. Pudełko jest takie spoko, solidne. Książka jest duża i właśnie ta książka mnie bardzo interesowała. Karty również. Karty są w takim woreczku. Nie wiem, ile ich jest, ale zaraz zobaczę. O. Fajnie, woreczek od razu, super. Też są zafoliowane. Za chwilę będziemy oglądać karty, to są rewersy. Ale zobaczmy tą książeczkę, bo książeczka też jest ciekawa. Napisała tą książeczkę Christine Bengel i Patrick Stahel. Nie wiem, jak się wymawia prawidłowo. Jest to książka numerologia. Tak jak mówiłam, od wieków to jest stare narzędzie do tego, żeby lepiej zrozumieć siebie i innych. I tutaj są archetypy i personalne matriksy sprawdzone, jakby przeanalizowane w tej książce i będą dawać jasną taki przekaz czy porównanie z numerologią indywidualnych typów. Można zadawać pytania tutaj tej wyroczni. Kto lub co jest właściwe dla Ciebie i w jaki sposób? I każde połączenie czy takie połączenie z innym przynosi różne, przeróżne, silne punkty w relacji, żeby zobaczyć, jak rozwiązać jakieś wyzwania wspólne. I numerologia może wspierać Ciebie, żeby być mistrzem w swoim życiu codziennym. To tak pisało z tyłu. Ta książka została przetłumaczona z niemieckiego, więc ci autorzy są Niemcami, wydana w Nowym Jorku. Jest wstęp, numerologia, zrozumienie, holistyczne i holograficzne znaczenia numerów i takie impresje na temat zera, 30 holograficznych numerów kart, czyli jest tych kart 30. Potem są triady w numerach, człowiek i czas w historii. Potem mamy tutaj typy i jak one korespondują w nowym teraz wieku, w naszych czasach. Typy i jak korespondują finansowo. 9 typów, które poszukują zakończenia. Kompatybilność też jest w partnerstwie i numery oraz zdjęcia matematyczne i numerologiczne gry. I potem są finałowe notatki. To przeczytałam spis treści, ponieważ było to interesujące, co w tej książce jest. Tu jest Pitagoras cytowany. Esencją każdego jest numer. Tu jest o tej numerologii. Teoria Pitagorasa. Mamy tutaj paradygm, niskie ja, środkowe ja, wyższe ja, emocjonalna inteligencja i inteligencja intelektualna i duchowa inteligencja. Bardzo ciekawe. Tutaj jest
Albert Einstein. Bóg nie gra w kostki. I tu są te holograficzne takie informacje. Bardzo ciekawa jest ta książka. Jest o numerach. Jak już wcześniej parę razy powiedziałam. Są tutaj też gwiazdy, kwadraty, boksy, trójkąty, pięcioramienne, sześcioramienne. I też są wskazówki, co jest mocą, co jest wyzwaniem i matematycznie, jak to wygląda. Tutaj ósemka, nieskończoność, koło. I tutaj jest na temat zera, to co mówiłam. No tak, dużo tego jest. Self-terapia, czyli terapia dla siebie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Można sobie, tutaj pisze, co można robić z kartami, w jaki sposób je tasować i jakie sobie odczytywać, jakie kolory. One widać mają inne kolory. Niebieski, ciemny, żółty. Tutaj pisze od razu o tym, że trzy karty w takim kolorze mówią o braku siły mentalnej, takiego zaparcia. I blokują tutaj ekspresję. Także sporo tutaj jest informacji. Ja to sobie popatrzę na to i zobaczę, ponieważ mnie to bardzo interesuje. Tutaj, jeżeli chodzi o człowieka, w jaki sposób można sobie... Piotr Plichta tutaj jest cytowany. W jaki sposób można sobie odczyty robić z trzech kart. I w kółko, i różne. Tutaj mamy połączenie światła i ciemności i życiową mądrość. Używam mojej siły mentalnej, żeby praktykować talenty dla wyższego dobra. Bardzo, i tu każdy numer po kolei, jak widzicie, jest i są pokazane różne możliwości połączeń tych punktów, w jaki sposób są one połączone, jakie mają wyzwania i inne charakterystyczne cechy. O, tutaj mamy czakry przy siódemce i siedmioramienny świecznik. Jestem ok, ty jesteś ok. To fajne bardzo. Bardzo mi się podobają te obrazki. No to właśnie tak to wygląda. Taka to jest książka do talii. I tutaj jest o relacjach, taki diagram. Tutaj symbole językowe jakieś. To gry są też. I tutaj są charakterystyczne opisy tych archetypów też. Ciekawa bardzo talia. Zobaczmy te karty. Może uda się popracować z nimi nad sobą właśnie. Takie są bardzo, tak jak pudełko się świeci, książka, tak te karty są bardzo matowe. Nie wiem, czy to widać. Nie świecą się wcale. Są takie cieniutkie. Rozmiaru są takie podobne do rozmiaru tarota, takie same, nie ma żadnej różnicy, tylko że jest ich mniej, taki sam rozmiar, także fajnie, wszystkie tutaj równo wyglądają, więc można je tasować i rozkładać. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. To są te kolory zmienne. Czyli najpierw mamy jedynkę i mamy tu jakieś łańcuszki i połączenia. Nie wiem, co to oznacza. To dopiero będę mogła zrobić jakieś
takie głębsze wideo, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli sprawdzę, o co chodzi tutaj w opisie, w tej książeczce. I ta jedynka tu jest trzy razy. Dwójka jest trzy razy też. No tak, każda z tych cyfr pewnie jest 9 kart. I po trzy razy. Zobaczymy. Ciekawe. Każda z tych kart, dwójek, ma inne symbole. Tak samo jedynki. Niby podobne, ale jednak mają, różnią się. Trochę tak jak w tarocie. Podjęcie decyzji. Pójście w lewo albo w prawo. Teraz mamy trójki. Może to będę pokazywać tak właśnie w ten sposób. I też mamy różnicę, czyli to pewnie w zależności od tego, jaka z tych kart pokazuje się w odczycie, to one mówią potem, czy coś jest zablokowane, czy jest przepływ energii. Fascynujące. Teraz mamy tutaj trzy karty czwórek. I tu fajnie tak jest pokazana stabilność, a tutaj jest pokazana niestabilność według mnie. A tutaj nawet jakieś fundamenty, bo są takie jakby głębsze, lepsze, poważniejsze. Tutaj jest jakieś poruszenie. Jest też tu na dole jakby koło, a tutaj jest trójkąt, taki jak Merkaba. Merkaba, czyli pojazd dla ducha, dla duszy. Może to być nasze ciało. Tutaj mamy teraz, może tak, piątki. I tak, pięcioramienna gwiazda. Tutaj mamy tak, jakby to miał być wzrost, jakiś przełom, tutaj wyjście gdzieś. A tutaj jest jakby zamknięcie się w sobie. To tak, no właśnie, bo tutaj jest energia do środka, widzicie? Tutaj jest energia, która wychodzi, a tutaj mamy gwiazdę błyszczącą, piękną. To tak. O, dziewiątki. No cóż, nie jest po kolei, bo ja chyba, może ja przełożyłam. No jest to zero. To nic nie szkodzi, zróbmy tak jak jest. I też mamy tak, takie warianty, że mamy jakieś taką równowagę, na przykład tutaj. Tutaj mamy jakby uroborosa, a tutaj jest jakieś skupienie w prawej części tego koła. Nie wiem, czy to widać. Bardzo interesujący przepływ energii. O, teraz mamy szóstki, czyli zrobimy tak. O. Czyli tutaj w szóstkach mamy takie coś jakby klepsydrę z tej strony. Potem tu mamy taką symetryczność i gwiazdę sześcioramienną, tak jakby to była taka gwiazda jak w planie duszy. Też to mówi dużo o tym, jak energia może przepływać i gdzie się może zatrzymywać. Tutaj jest takie wydłużenie jakieś, a tu jest zamknięcie znowu. Siódemki. To tak jak mówiliśmy, czakry i są koloru pomarańczowego. I też mamy te takie tu ekspansję, wzrost. Tutaj gwiazda też sześcioramienna, natomiast w środku ma jeszcze też, bo siódemka, jakby takie sedno. A to jest coś, co wygląda dziwnie, jak koperta. Także bardzo ciekawe to jest. Tutaj mamy ósemki. I ósemki są zielone, jak widzicie. No i tu tak, wygląda jakby się łączyły komórki. Tutaj jest bardzo tak poukładane,
energia ładnie przepływa poprzecznie. No i tu na końcu jest śliczny kwiat. To też wygląda mi na piękną energię płynącą. Natomiast ta pierwsza jest jakby zaburzona gdzieś tutaj po drodze. Zobaczymy. I teraz tutaj też dziewiątka, znaczy dziewiątka, też jakieś mamy symetryczne układy i mniej symetryczne, chociaż wygląda to na dosyć symetryczne, bo to są 3 razy 3, to jest 9. Tutaj jakby wychodzi energia gdzieś na zewnątrz, a tutaj jest zamknięta w środku. To też jakby jest zamknięta bardziej. No ciekawe, bardzo ciekawe. Jestem niezmiernie ciekawa, jak to można czytać. Zobaczmy, co tutaj... Zrobimy 3 karty i zobaczę, jak co książeczka mówi. To będzie takie pierwsze spotkanie z tym, co możemy zadać pytanie. Na przykład... Energia, jaka jest wokoło. Wygląda, że płynie energia. Zaraz zobaczę, co tutaj jest w książeczce na temat dziewiątki. To jest odnowienie relacji i współpracy, zbalansowanie, praca niepodległa i zespołowa również. Myślę, że tu muszę wcześniej przeczytać, w jaki sposób to może działać. Można te karty potasować, rozłożyć. I który numer jest faworytem tutaj w tym zestawie? Dla mnie ta 8 tutaj jest fajna, chociaż w sumie wszystkie symbole mi się podobają. Ale co mówi 8 w takim razie? 9 już wiemy, teraz 8. To jest nowy początek w pracy i w życiu prywatnym, zmiana w życiu i bycie szczerym. A wyzwaniem jest takie zachowanie zgodnie z jakimiś swoimi przyzwyczajeniami, wewnętrzny konflikt i takie gry siłowe, czyli wspieranie się z innymi. Tutaj osoba jest przedstawiona jako osoba, która jest żołądkowo prowadzona, która ma emocje wkłada do żołądka. To jest zredukowanie bycia takim podległym, czyli zależnym od kogoś. Trzeba zaufać swojej kreatywności i mieć czas na to, żeby podjąć właściwe decyzje w odpowiednim czasie. I tutaj przesłanie jest, czas jest dla mnie. No jest tu ten chłopak miły, sympatyczny. To jeszcze zobaczmy, co mówi 3, bo to takie krótkie, tylko tak, żeby się zapoznać. 3 natomiast mówi o tym, że to jest połączenie ciała, umysłu, ciała i ducha, czyli myślenie, czucie i akcja. I mamy tutaj różne symbole. Szansa na kreowanie stabilnej struktury i wartości w życiu. Wyzwaniem może być cierpliwość, żeby przełożyć akcję na praktykę i myślenie takie zachowawcze. To może być osoba, która jest taka polecająca innych, łącząca ludzi. I może działać na swoją korzyść i
i na korzyść całego zespołu ludzi, czy ludzi, z którymi jest związana. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy tu można jeszcze odczytać to w jakiś inny sposób. Podejrzewam, że można, bo tutaj są jakieś tabelki. I są te triady właśnie. Trójka to jest idealizowanie, blokowanie swojej ekspresji albo ekspresja, impulsywność, jeżeli chodzi o takie negatywne odzwierciedlenie i takie bycie czułym na krytykę. Ale też jest zorientowanie na, bo to jest rozwiązanie, zorientowanie na współpracę i komunikowanie się, chęć działania. No dobrze, przyjechał lodziarz. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i mam nadzieję, że się nauczę tych kart i będą one mi służyły w czytaniach.